Witam w kolejnym odcinku serii Red Dead Redemption 2. Więc po bardzo wielu godzinach polowań, w tym samym odcinkach polowań, zaczynamy wreszcie jakieś zadanie. Tutaj tam też były takie drobne aktywności, a tutaj mamy pełnoprawne zadanie poboczne. Tu musimy przez drugą stronę tego jeziorka, stawu, nie wiem jak to w sumie nazwać, bo to takie jakieś płytkie się wydaje, ale... Jedziemy w... Tak, o tu nawet czaj. Tego się odzdjęć. Zagadajmy. So, you're still alive. Mr. Morgan. How are you? Indigestible apparently. Aside from that, very well. How's the project going? Well, and I am his faithful servant, although perhaps not his most talented one. I have been trying to capture the grace of the wild horses here for weeks. Only the buggers can't stand me. Ah. That is a silver dapple pinto. I know. Beautiful. Won't come anywhere near me, of course. He can smell my stupidity. Well, how about I drive him over? Oh, that might help. Can you be bothered? I feel like such a blunderer. Sure. Wait here. At least this time I doubt I'll get eaten. No bo wilki ostatnio były. Ostatnio czy tam przedostatnio, w sumie to część trzecia. Dobra, idziemy zapolować na konia. Ty, ja wziąłem jego konia, kurde. Teraz tak patrzę, podszedłem do pierwszego lepszego konia, to nie mój koń. Wsiadłem do tego konia, patrzę, co tam za biały koń z tej. Ja przecież to mój koń. Dobra, lasso i jedziemy z koktem. Gdzie on będzie? Do góry? One już się oddaliły. No chyba tu były wcześniej. Aż tam? O cholera. Majtaj sobie, tylko na którego trzeba zarzucić. Takiego białego chciał, nie? Tego. O. Dobra, ale ja chyba muszę je wszystkie spędzić. Muszę je zaganiać po prostu. Koleżdy! Tu! Aj, tam! Myślałem, że tego konkretnego mam sprowadzić, ale chyba wszystkie po prostu. Artur, co za zwód mi tu robisz? Daj, tędy. On tam po lewej jest. Tu przejść. Przejść przez to wzgórze. Bardzo ładnie. On tam jest. Aha, o to chodziło, dobra. You are a genius. No, but I can ride a horse. Well, in my world that makes you a genius. You're too kind. How are the photos coming along? Oh, amazing. Here. I have a print of the wolves. Before they tried to eat us. It's for you. That's real fine. Well, thank you. Take care, Mr. Mason. You too, sir. You too. Dobra, to zapis mi się teraz odpalił. Przyjrzyj się dokumentowi. No, zobaczmy. O, mamy te wilczki. To jest napisane z tyłu, nie? Po prostu.
Misja wykonana. F1, jakieś szczegóły możemy zobaczyć. Otrzymaj. No, w sumie nawet nie ma nic. Dobra, a gdzie mój koń tam ucieka? Kurczę. A może zagadać jeszcze można z nim? Spróbujmy. Horses seem like a fine subject for you. You maybe think about documenting animal life of the farmyard variety from now on? Yes, you had me there. A wild horse is a different beast to his domesticated brother. Very good, very good. Yeah. Just say something if you see that herd of mustangs running back at me. Zrobię im zdjęcie, przecież to ty chcesz jeszcze tu. To takie krótkie zadanie na 5 minutek. Zastanówmy się co dalej. Co nam tu na mapie pozostaje? Na mapie generalnie pozostaje tylko misja fabularna. Może sobie oznaczę, ale jeszcze chciałem zobaczyć te wyzwania. To było pod Elką bodajcie. A, te kości dinozaurów. No to nie. Nie, 30 na 30 na pewno tego nie ma. Stawa martwej natury, no to mam oznaczone. Karty kolekcjonerskie, no to. To jest na dłużej. To też jest na dłużej. O, może te włamy porobimy, włamanie do domu. To można jakoś to oznaczyć? Lenie poprosić o zegarek kieszonkowy. A ja mam zegarka kieszonkowego? Czy to musi być jakiś specjalny? Czekajcie chwilkę. No zobaczymy sobie. Jack, gdzie Dutch House, Jack, Lenny. To może pójdę po ten zegarek. Jeszcze jest kurde dosyć daleko. Chociaż niby w wielu miejscach jest, a zobaczymy czy nie mam zegarka, no kurczę. Zegarek. Jakiś jest, ale nie wiem czy o taki mu chodzi. Platynowy zegarek kieszonkowy. Kurczę, pójdę mu to, pójdę z tym do niego, nie? Pytam się, może akurat. Jakieś domostwo na północ od Van Horn też jest do obrabowania. Czekajcie może. Annesberg, Van Horn. Tylko kurczę tak. Ciężko tu określić. Może to to. Stajnia. Tylko tu mam trochę zacienione to miejsce. Coś może mi nie wyświetlać. Tu i... Czekajcie gdzie jestem. Tu jednakowa droga do tego Van Horn, jak i do obozu. Dobra, na razie jedźmy do obozu. Nie będę tam w ciemno chodził. Zobacz, czy ten zegarek będzie mógł być. A jak nie, no to rzeczywiście będzie trzeba zdobyć. Chciałbym mieć to zrobione.
Miejmy to. No właśnie, Len jest tu, dobra. Mogę mu to dać? Keep your eyes open for any trouble. Of course. Well, you don't need me distracting you. All right, Arthur. Kurczę, chyba nie. Możliwe, żeby... Ale mam to zadanie niby. Czekajcie, spróbujemy zatem pojechać tam. Zadanie główne zrobimy w kolejnym odcinku, a w tym postaram się zdobyć ten zegarek dla Lennego. To było... Wetter's Echo? To by wychodziło, że to jest tutaj, w tej chacie. Mapy. Ciekawe, czy tam byłem. No, przejedziemy się. Sporo objeździłem właśnie za tymi i zwierzętami, jak polowałem. Nie wiem, gdzie do tych chat wchodziłem. Płotka, nie narzekaj, umyję się trochę.
Oj, tam niedźwiadek, ominimy to miejsce zatem. To się wydziela. Lepiej wziąć sobie broń, bo leci jakiś z lasu. Nie no, sztucer, nie, dubeltówka. O, dubeltówka może być. A czekajcie, a dubeltówka? Automatyczna, tłokowa też jest niezła. Może tłokową weźmiemy. A czemu mi schował, kurde, karabin? Wyciągaj. Fajne tereny takie. Polany wśród tych gór. Jeszcze lepiej. Tak na jakiegoś screena mogło być. Dobra, to jest tutaj niby. Dobra. Owaj, dobra. To jest w tej chacie, dobra. Okej. Podobno. Tu byłem. Może? Nie, już szuflady pootwieranie. You want punishment. Zegarek. Nie wiem, to nie wiem czemu. Ten dzięcioł, co to za dzięcioł tu leży martwy? Nie mam pojęcia. To pojechałem tyle i coś się okazuje. Chyba, że ja sprzedałem ten zegarek, cholera. Ale tu nic nie ma. To jest niby w torbie. Nie wiem, czy to jest jako zegarek, czy że zegarki ogólnie jest po prostu. Ale chyba czekajcie, w kosztownościach zobaczymy. Nie, w kosztownościach nie ma. Może nie mam, kurczę. Bo chcę zegarek, okej. Posiadasz 5 na 5. Ale jeśli założysz mam, to się nie da. Żadnego. Dlaczego? Jest mi podejrzane trochę. Do jakiegoś, kurczę, pasera albo kogoś musiałbym iść. Jest tu ktoś, komu by mógł to pylić? To jest sprzedawca gazet. Pewnie nie ma, nie? To jest od zwierząt, tych skór. Kapel. Nic mi to nie mówi, żeby to był paser. To jeden paser na... A czekajcie, w typu... Tu jest paser. Kurde, byłem tam. By to... Tak. Czekajcie, wykorzystam szybką podróż. Cyk, obóz.
Rzadko tego używam, ale stwierdzam, że trzeba, bo nie będziemy wracać się tam, skąd zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek. To jest kolejny pół odcinka. I mi się wydawało, że ja w tej chacie byłem tutaj. I rzeczywiście byłem, bo wszystkie szafki potwierane. No nawet dobrze, że zostawiam sobie otwarte, przynajmniej wiem, że o, tu już byłem. Tu już wyzbierałem wszystko. Zobaczę, jak z tymi zegarkami jest. Czy rzeczywiście ich 5 posiadam? Dobra, nocą przyjechaliśmy tu. To wczesny ranek. Oznaczyłem sobie tę pasera, czy tą do zadania? Nie, jest ok. Nie wiem, czy o tej porze on tu będzie. A nie, jest spoko. Chodź na kolego. Przedaj. Tu jest złoty zegarek kieszonkowy. Mamy srebrny zegarek kieszonkowy, po dwa sprzedam. Ten też sprzedam jeszcze. Bo wszystko w sumie co napić, czekajcie. Już tu jestem. Platynowy. Czyś jeszcze osiągnął limit, że nie mogę zbierać? Nie wiem, czy to właśnie przez ten limit nie mogłem więcej założyć tego, a nic. A co mogę u niego wytwarzać, ciekawości? Ozdoba zęba bobra. Wszystko. Ozdoby, talizmany. Tylko ja się zastanawiam, co z tego będę miał. Co z tych ozdób jest? Może sobie coś na próbę wytwórzmy. Kurczę. A, z tych legendarnych tych. Dobra. Okej. A o co chodzi? To nie ze zwykłych tych zwierząt, tylko z tych właśnie legendarnych. Co ja mógłbym to zrobić, czemu by nie? A zobaczymy, czy to jeszcze gdzieś będzie potrzebne, czy nie. Czy ja decyduję, na co to przeznaczyć? Aha, dobra, najpierw trzeba zobaczyć, czy ja ten zegarek mogę założyć, użyć, cokolwiek. Czekajcie, wiem. On gdzieś tu powinien być. A czemu on nie chce go, o tak by... A może na koniu nie mogę? Czekajcie, no kurczę, wiem, że szło użyć zegarka. O, właśnie, na koniu nie mogę. Teraz okej. Może właśnie przez to, że mam go tak jakby tu wyekwipowanego, nie mogę go temu lenemu oddać. Poczekajcie. Co on tu odpalił? Drapieżniki do pasera się zejdą. No nie, to jest grane. Czekajcie jeszcze raz. A pierdyle, czekaj. Ładunek, nie. Dobra, nie, dobra, zostajemy przy srebrnym. Teraz czym prędzej. Jest Leny. Powrotem tutaj do obozu. Do Lenego. I do Johna. Teraz szybciej pojedziemy już. Nie chcę też szybkiej podróży brać, bo zanim obóz się rozbije, zanim scenki przeminą, jak on jedzie, zdążę tam dojechać.
Trochę płotkę pomęczymy, ale myślę, że dojedziemy. Garpiszą w tej chacie był. Że można równie dobrze ten zegarek zdobyć w wielu innych chatach. To nie musi być jakiś wyjątkowy. Czasami było tak, że coś konkretnego chcieli, to no praktycznie nigdzie indziej nie było, tylko w danej lokacji. Nie wiem, od czego to zależy. Albo przez to, że na warcie stał, nie chciał ode mnie tego zegarka. Bardzo wiem, jak mu go przekazać. Na jednym duszku płotka przejdzie z Emerald Ranch do obozu, praktycznie. Jest łaz. Jak to wolno jej schodzi. Wytrzymałość. No już jestem. Dobra, Bill jest teraz na straży. Chodź Billa. Szukajmy Lenego. Odpoczywaj. Gdzie jest Lenny? Coś jest? Chociaż czekajcie. Ja to... Ja mówię, to jest właśnie, bo... Nie możesz nieść więcej takich przedmiotów. Poczekajcie, działam dynamit. Aha, bo tu nie mogę pobosić. Musimy wyjść poza obóz kawałek. Wyjdę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Idź tu w krzoki. Byle poza obóz. I bylebym mógł zajrzeć do swojego... Nie mogę jeszcze do ekwipunku zajrzeć. Tu? Już mogę. A tu... A nie. Ile dynamitów? Można nieść 8 tylko? Czekajcie. Nie, bo w sumie tu nie sprawdzę. Ale... 8 na 8 rzeczywiście. Dobra, wszystko. I teraz za trzy ze stolika mogę podnieść. Bo zazwyczaj, może już on mi dał tą nagrodę, ja po prostu nie pamiętam. Za ten zegarek i dopiero jak ją podniosę, może mi zaliczy zadanie. Często tak było, że oni te nagrody właśnie kładli tam na tym stoliku u Artura. A tu gdzieś to w tym, jak wszedłem w zadanie, było, że dynamit jest właśnie nagrodą. Kurczę, gdzie to jest tu? Chodzie pomóc. No. O, papierosy weź też. Karta jest, nie? Pomada możemy wziąć. I dynamit weźmy. Nie. Dobra, przynęca drapieżniki też zabierz. Kurczę, no nie ma. Wejdźmy w Elkę. Hej, rzeczywiście. Nie ma tego. Czekajcie. Omanie do domu. A, ten dynamit musiałem podnieść. Ja pierdzielę. Te wyzwania, o co chodzi? Zobaczmy sobie. Ziela, zebrane krwawniki. Czemu tak dziwnie? O, dobra. 2 na 6. Hazardista.
Rozdanie Blackjacka wygrane po podwojeniu stawki. Jeździe, czy przejechano z Valentine do Rhodes w mniej niż 5 minut? Kurde, te wyzwania też można by sobie porobić. Mistrz łowiectwa z skóry królika. Gatunki zwierząt zabite podczas użycia zabójczej precyzji. Nawca broni. Wrogowie zabici nożami do rzucania. Okej, okay. Powiadomienia, zaproszenia. Tym się też zajmiemy w wolnych chwilach, także będziemy sobie to wszystko teraz łączyć. Nie, nie chcę robić tylko wyzwania i na przykład jakieś zbieranie kwiatów, czy właśnie polowanie. Tylko sobie będziemy robić na przykład jakieś zadanie główne bądź poboczne. Dlatego jakieś wyzwanie. Jakoś tak w ten sposób będziemy sobie łączyć te zadania. No to jest wszystko trudno do ogarnięcia, no bo te kości trzeba znaleźć. To by trzeba mapę ogólnie eksplorować. Ogólnie wiadomo, można sobie się posłużyć pomocami z internetu, ale to nie takie. Nie o to też chodzi, żeby wszystko z internetu brać. Tu mam póki co wszystko, chociaż jeszcze będzie, bo z tego co słyszałem, to jeszcze to będzie dalej. Tylko na późniejszym etapie gry. Karty kolekcjonerskie, no to też wiadomo, muszę sobie te wszystkie zestawy pouzupełniać, a to też głównie na eksploracji się odpiera. Petroglify, to ich trzeba poszukać. I tak samo łapacze słów. Jedynie to włamanie do domu w Rocky 7 mógłbym zrobić. A czekajcie, a mam na mapie Rocky 7 zaznaczony? Tak to bym to mógł gdzieś ogarnąć w następnym odcinku. Nie chciałem się jechać do Van Horn. Nie ma. Podejrzewam, że to może być tu, kurczę, na północ od Van Horn i powiedzieli. Wiecie, bo trochę tu. Wszyscy śpią w obozie. Chyba w nocą tych zadań obozowych nie możemy zrobić. Dobra, to chodźmy też spać. Dobra, tu wszyscy praktycznie śpią. Która jest godzina, że to 1:20, no to jest oczywiście trochę późno. Tutaj mamy spanie. I a do poranka 5 godzin starczy. Przyciągaj się. O, ale energii dużo mam. Na złoty jest aż pasek. Good morning, Arthur. You'll work it out, Dutch. You always do. Dobra. To na tyle w tym odcinku. Może wiele się nie działo, ale w kolejnym zobaczymy sobie misję fabularną tu u tego Johna Marstona. A wyłącz mi tą legendę, czekajcie, o tym. U Johna Marstona. Także nie chcę teraz zaczynać, bo nie wiem, ile to czasu zajdzie. Także z kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej.